Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Agnieszki Mielech zatytułowanej Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód. Tom pierwszy, czyta Joanna Pachrzbikowska. Z tajnego dziennika Emi. Witajcie! To ja, Emi, piszę do Was w moim tajnym dzienniku. Właściwie nazywam się Stanisława Emilia Gacek. No właśnie, Stanisława. Dostałam to imię po prababci i babci. Dzisiaj dziewczynek już się tak nie nazywa. Mój tata twierdzi, że w skrócie mogłabym być po prostu Stan. Co za pomysł. Stan od Stanik. Beznadziejnie. Wymyśliliśmy więc z tatą, że lepszy będzie skrót od Emilii, czyli Emi. Mega, to mi się spodobało. Mieszkam z mamą i tatą w domu z czerwonej cegły przy ulicy na bateryjce. Lubię nasz dom. Z tarasu widać podwórko i huśtawki na placu zabaw i zawsze wiem, co się dzieje. Moja mama pracuje w biznesie, a tata jest architektem. Ciągle coś rysuje i stale gdzieś wyjeżdża. Czasami mieszka z nami jeszcze czekolada, brązowy labrador Cioci Juli, która, jak mój tata, ciągle podróżuje. Jestem szefową tajnego klubu Superdziewczyn, który założyłam wspólnie z moimi przyjaciółkami: Florą, Anielą i Faustyną. Są jeszcze Franek i Lucek, ale nigdy, przenigdy nie przyjmiemy chłopaków do naszego klubu. To klub dla Superdziewczyn! Razem rozwiązujemy zagadki detektywistyczne i odkrywamy wszelkie tajemnice! Na przykład niedawno dzięki nam profesor Kaganek, tata ludzka, umknął groźnym przestępcom, którzy chcieli mu wykraść rewolucyjne wyniki badań nad nanocząsteczkami. Na szczęście tajny klub podjął kroki, by udaremnić plany szajki. Profesor wysłał nam podziękowania aż z samego Bostonu. Ale teraz wszystko może się zmienić. Wkrótce kończy się lato i pójdziemy do szkoły. Nie wiem, czy klub nie będzie musiał zawiesić działalności. Tak czy siak, zawsze będziemy się trzymać razem. Mega. Jak nie poszłam, a potem poszłam do szkoły. Kończyło się lato. Za kilka dni miałam iść do szkoły, do prawdziwej szkoły. Egzaminy zdałam jeszcze wiosną. Byłam z siebie dumna. Mój egzamin trwał tylko piętnaście minut. Inne dzieciaki egzaminowano nawet godzinę. Wprawdzie. Najpierw byłam na liście rezerwowej i mama denerwowała się, że mnie nie przyjmą, ale wreszcie dostałam miejsce w klasie pierwszej C. Mega. Świat stanął na głowie. Sześciolatki zdają egzaminy do szkół, oburzył się tata. Tylko jeśli posyłasz dziecko do szkoły niepublicznej, tłumaczyła mama. A pan Czapla, tata ludzka z dołu, powiedział nawet, że czuje się jak w Nowym Jorku. Mieszkał tam kilka lat. A w Nowym Jorku dzieciaki też mają egzaminy do szkół podstawowych. Właściwie każdy miał inne zdanie na temat szkoły. Najgorsze babcia Stanisława, ta, po której mam na pierwsze imię stan. Dawniej dzieci rozpoczynały naukę w wieku siedmiu lat i cieszyły się beztroskim dzieciństwem, mówiła za każdym razem, kiedy mnie widziała. Chociaż widujemy się rzadko, bo mieszka w innym mieście, zawsze mocno zastanawiają mnie jej słowa. Jak skończę siedem lat, to już nie będę dzieckiem, pytałam wtedy mamę, ale ona tylko przewracała oczami i odsyłała mnie do taty. W końcu zaproponowała. Pogadaj z Flo, ona poszła do szkoły, kiedy miała sześć lat. To wiesz się wszystkiego o szkole z pierwszej ręki. Wieszemka, temat szkoły nie jest taki prosty. Ale w sumie w szkole jest nawet fajnie, przyznała Flo, kiedy wreszcie udało nam się pogadać o szkole. Najfajniejsza jest długa przerwa, i powiem ci coś w sekrecie. Już nie lubię nosić tornistrów starszym dziewczynom. To jest wyzysk, wyjaśniła. I dodała filozoficznie, ale każdy musi przez to przejść. Przestałam więc się zastanawiać, czy szkoła jest fajna, czy nie. Zabrałam się za kompletowanie piórnika i tornistra. I to było naprawdę mega! I przefajne! Z drugiej strony było mi żal, że nie będę już na co dzień spotykać Alana czy Michasia, a nawet Bianki, którą od czasu do czasu mogłabym obdarzyć lodowatym spojrzeniem. Będziemy się uczyli w różnych szkołach. Nie byłam też pewna losu tajnego klubu. W czasie minionych wakacji nie znalazłyśmy żadnego nowego dochodzenia. Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego wybuchła jednak prawdziwa bomba. Mama wróciła z Londynu z podróży służbowej i od razu zwołała tajne posiedzenie rodzinne. Mam wam coś ważnego do powiedzenia chodzi o szkołę, rozpoczęła. To już za tydzień, ucieszyłam się. Zobacz, przygotowałam już piórnik. Wspaniale. Mama tylko zerknęła na mój piórnik i ciągnęła dalej. Szkoła jest bardzo ważna, ale kilka miesięcy temu usłyszałam o innej metodzie nauczania niż tradycyjna. Posłuchajcie. Tata chrząknął znacząco, ale mama, jakby tego nie słysząc, wykrzyknęła: To szkoła w domu! Spojrzała na mnie i na tatę. Zrobiłam tylko wielkie oczy i zapytałam: Jak to szkoła w domu? Przecież nie pomieścimy tu wszystkich dzieciaków. Właśnie o to chodzi, że szkoła w domu jest wyłącznie dla ciebie, odpowiedziała mama podniesionym głosem a potem zaczęła się rozwodzić nad tym, jak rodzice sami uczą swoje dzieci, że nie ma klas ani stopni, nie ma konkurencji pomiędzy uczniami i wszystko odbywa się w domu. Coraz więcej osób na świecie korzysta z takiej formy edukacji. W Anglii spotkałam dwie rodziny, które same uczą piątkę dzieci i oświadczyła uroczyście Spróbujemy i my będę twoją nauczycielką. Ale ja chcę chodzić do tej samej szkoły, do której chodzi Flora, Janie i, i inne dzieciaki! Ryknęłam. Wreszcie odezwał się tata. To może nie jest najgorszy pomysł, Emi? Miałabyś dużo czasu na rozwijanie swoich zainteresowań. Spojrzał na mamę i dodał. Skoro mama ma tyle wolnego czasu? Nie bardzo podobał mi się ten pomysł. Nie podobał mi się wcale. Myślę, że jest sporo formalności dodał tata po chwili. Czyli, że może się nie udać? zapytałam z nadzieją. Nie doczekałam się jednak odpowiedzi, bo zaraz poszliśmy spać, a od rana zaczęło się załatwianie spraw. Mama ciągle gdzieś biegała. Poznawała program klasy pierwszej i nawet kupiła tablicę lepszą niż w szkole bo białą i ścieralną i na dodatek na kółkach. Mogłam ją przewozić z pokoju do pokoju, mega, może nawet do łazienki. I w ten sposób nie poszłam do szkoły. To znaczy, miałam własną szkołę w domu. Było bardzo fajnie. Wstawałyśmy o dziewiątej. Potem mama uczyła mnie, jak robić śniadanie. Później gotowałyśmy obiad i wreszcie był podwieczorek. Uczyłam się też czytać, przeglądałyśmy książki. Raz była to książka kucharska, innym razem albumy taty. Już od dawna znałam alfabet, więc szło mi całkiem nieźle. Nie musiałam robić szlaczków, liczyć patyczków ani kolorować wielkich, nadętych lal, i to było mega. Minęły dwa tygodnie. Któregoś wieczoru usłyszałam, jak mama i tata rozmawiają o naszej domowej szkole. Nie jestem pewna, czy nadaje się na nauczycielkę, powiedziała mama i westchnęła. Hmm? Tata ziewnął. A co jest nie tak? Nie udało mi się przerobić wiele z programu pierwszej klasy, mruknęła. Praktycznie nie zrobiłyśmy nic. Tak, tata znowu ziewnął. Co robicie całymi dniami? Czytamy książki kucharskie i zastanawiamy się, co przygotować na obiad, przeglądamy Twoje albumy. Zajęcia miały być interesujące i urozmaicone, przyznała mama. O! To dlatego tak mi ostatnio smakowały obiady, zauważył tata. Nie było przypalonych ziemniaków, ale przez to nie mam czasu na swoje zajęcia. Cały biznes leży odłogiem, skarżyła się mama. Mm, tata się zasępił. Nie chciałem cię martwić, nie mamy jeszcze formalnego zezwolenia na domowe nauczanie, jakoś nie mogę się za to zabrać. To co? Wracamy do szkoły? Wypaliła mama. Po tych słowach wkroczyłam do kuchni. Mówicie o szkole? O mojej szkole? Huknęłam. Tak, bąknął tata. Rozmawiamy o tym, czy w naszym przypadku klasyczna szkoła nie byłaby jednak lepsza. Może nie jest jeszcze za późno, abyś dołączyła do pierwszej C, niepewnie dodała mama. Mega! ucieszyłam się. Tutaj w domu nauczyłam się już wszystkiego. Umiem zrobić śniadanie i zakupy w warzywniaku na dole, ale Flo śmieje się ze mnie, że nadal jestem przedszkolakiem. Widzisz, Emi, kształcenie dzieci w domu odbywa się od ponad tysiąca lat, a ostatnio przeżywa renesans. Zaczął tata. Renę, co? Zdziwiłam się. Renesans to znaczy odrodzenie albo powrót do czegoś, a co do szkoły, odkąd dzieci zaczęto posyłać do szkół? Taki sposób przekazywania wiedzy stał się bardziej popularny. Dzieciom przekazują wiedzę nauczyciele, a rodzice zajmują się swoimi sprawami. Mama, ty i ja chyba nie jesteśmy jeszcze przygotowani na naukę w domu, wytłumaczył tata. Więc jak? Idę do szkoły jutro? Zapytałam. Super, będę miała najfajniejszy piórnik w całej klasie. Tak jest, zawołała dziarsko mama. Jutro wpadnę do pani dyrektor i dowiem się, czy nadal masz miejsce w pierwszej c. Następnego dnia okazało się jednak, że nie ma już dla mnie miejsca w pierwszej c. Spóźniliśmy się, wykrztusiła przepraszająco mama. Kogoś już przyjęto. Ktoś zajął moje miejsce. To nie jest sprawiedliwe, podsumowałam. Naprawdę byłam smutna. Mama nie zamierzała się poddawać. Naważyłam piwa, muszę więc znaleźć wyjście z tej sytuacji. W piątek się okazało, że mogę jednak iść do szkoły. Jakaś dziewczynka niespodziewanie wyjechała z rodzicami do Anglii i zwolniło się miejsce. Wprawdzie nie w pierwszej C, tylko w pierwszej D, ale w sumie to nawet bardziej mi się podoba litera D. I na dodatek w tej klasie jest Aniela, ale mi się udało. Jest mega! Przez cały weekend przygotowywałam się do szkoły, robiłam szlaczki i pisałam cyfry. Potem obłożyłam zeszyty i starannie je podpisałam. Emi Gacek, klasa pierwsza D. Poniedziałek wystrojona w granatową spódnicę i białą bluzkę f, z guzikami, ale to nie nic. Najważniejsze, że idę do szkoły. Popędziłam w towarzystwie mamy do szkoły. Weszłyśmy głównym wejściem, tym zarezerwowanym tylko dla uczniów i nauczycieli podstawówki. Ukłoniłam się obcemu panu w granatowym mundurze, który stał przy drzwiach. Kto to? Spytałam mamę. Za moich czasów to był pan woźny, ale wygląda na to, że dzisiaj to pan ochroniarz wyjaśniła. Skierowałyśmy się prosto do gabinetu dyrekcji. Ja zostałam pod drzwiami. Nie byłabym jednak szefową tajnego klubu, gdybym tylko tak siedziała i marnowała czas. Zaraz wyciągnęłam z torby mój podręczny sprzęt do podsłuchiwania: plastikowy, niebieski kubek ze starannie wyrysowanym logo tajnego klubu. Sprawnie przyłożyłam go do drzwi. Najpierw doleciały do mnie same szumy, ale zaraz potem zaczęłam łowić prawie pełne zdania. Państwo kłopot. Te zmiany są dziecka niekorzystnej integracja, mówił obcy głos. Szkoła nie zrobiła wszystkiego, aby program... To mama. Coś jeszcze usłyszałam o zrozumieniu, pomocy i innych skomplikowanych rzeczach. Po chwili drzwi zostały energicznie otwarte. Stanęła w nich jakaś pani. Domyśliłam się, że to właśnie pani dyrektor. Nie zdążyłam nawet ukryć mojego specjalistycznego sprzętu. Mój podsłuchiwacz wypadł na podłogę i potoczył się prosto pod jej nogi. Ups! Nie dobrze! Pani dyrektor z ręcznym ruchem podniosła sprzęt z ziemi i oglądając go ze wszystkich stron, powiedziała: Cóż to za interesujące urządzenie! Mama spojrzała na mnie piorunującym wzrokiem. A więc to jest Stanisława Emilia Gacek? Pani dyrektor popatrzyła na mnie i podała mi mój niebieski kubek. Uf, odetchnęłam z ulgą, bo znalezienie drugiego takiego podsłuchiwacza zajęłoby mnie kilka tygodni. Emi, zostawiam cię w rękach pani dyrektor. Widzimy się po południu. Mama pożegnała się ze mną i tyle ją widziałam. W towarzystwie pani dyrektor powędrowałam do mojej klasy. Na tablicy powitał mnie wielki napis. Witaj. Mega ucieszyłam się. Wiedzieli, że przyjdę. Pani dyrektor przedstawiła mnie mojej pani i całej klasie, a potem zniknęła. Przyjrzałam się pani. Miała bardzo ciemne włosy zaplecione w gruby warkocz. Była ubrana w niebieską bluzkę z falbankami i czarną spódnicę. Wyglądała tak miło. Dostałam ławkę blisko niej. Obok mnie siedział chłopak, który nazywa się Alex. Ma całkiem białe włosy i ciągle się śmieje. Nie ma dwóch zębów z przodu i wygląda bardzo zabawnie. Poza nim w klasie jest siedmiu innych chłopaków i siedem dziewczyn. No i ja, czyli jest nas szesnaścioro. Jedna dziewczynka, której imienia nie pamiętam, wręczyła mi bransoletkę z bilecikiem. Dla Emilii. Hm, trochę dziwnie. Przecież mnie nie zna. Czekałam z niecierpliwością na to, co w szkole jest najfajniejsze. Na długą przerwę! Może spotkam florę! Wreszcie dzwonek. Długa przerwa! Było jednak inaczej niż się spodziewałam. Nasza pani ustawiła nas parami, ja stałam z Aleksem. Potem wyruszyliśmy szerokim korytarzem do stołówki na obiad. Dostaliśmy zupę i drugie danie. Nie byłam szczęśliwa, bo dzisiaj były ziemniaki, których nie cierpię! Nagle ktoś uderzył mnie w plecy z taką siłą, że o mało się nie przewróciłam. Świetnie, pomyślałam. Zaczyna się. Pewnie będę nosić tornistry z starszym dziewczyną. Odwróciłam się i zobaczyłam Flo, ubraną no elegancko, inaczej niż zwykle. W granatowy sweter i szarą spódnicę. Czemu masz taką przerażoną minę? Zapytała śmiejąc się. E, no wiesz, wyglądasz tak... Poważnie. Wymruczałam zawstydzona. Masz na myśli to? Spytała Floro, rozciągając sweter. E, to pomysł mojej mamy. Ja wolałabym chodzić w bluzie i leggingsach. Przyjrzałam się jej uważnie. Flo miała na piersi naszą odznakę odznakę tajnego klubu, którą nosimy tylko wtedy, kiedy jesteśmy w akcji. Co się dzieje? Dotknęłam od znaki. Cz, odpowiedziała Flo i pociągnęła mnie na korytarz. Akcja. Emi, chyba jest nowa sprawa. Na ostatniej lekcji masz kółko hiszpańskiego. Prowadzi je pani Flamenko. Tak ją nazywamy. Naprawdę nazywa się Gloria Carlos Flamenko. Myślę, że pani Flamenko coś ukrywa. Przypatrz się jej. Ale kiedy w szkole ty trzeba, no wiesz, grzecznie, wykrztusiłam. Ej, M.K. bądź dorosła. Jest nowa tajemnica. Pani flamenko zachowuje się bardzo dziwnie. Kiedy podchodzisz do jej biurka, wstaje i zaczyna nerwowo krążyć wokół niego. Nikogo do niego nie dopuszcza, wytłumaczyła mi Flora. Nagle usłyszałam za sobą głos naszej pani. Emilio, dołącz do swojej klasy, pierwszaki siedzą razem. Posłusznie wróciłam i wspólnie z pierwszą D skończyłam obiad, czyli porcję paskudnych ziemniaków. Jeszcze tylko WF, zajęcia stańca i kółko hiszpańskiego. Czekam niecierpliwie, aby poznać panią flamenko. No i pierwszy dzień w szkole dobiegł końca. Wieczorem byłam po prostu wykończona. A mama i tata jakby o tym nie wiedzieli. Nie dawali mi spokoju i wciąż wypytywali o wszystko. Jak, moja klasa, gdzie siedzę, co było na obiad, jak mi się podoba, jak, jak, jak. Kiedy prawie już nic nie słyszałam, a oczy same mi się zamykały, dobiegł mnie głos mamy. A jak nazywa się wasza pani? Nasza pani nazywa się po prostu. Nazywa się. — Nasza pani... — odpowiedziałam i zapadłam w sen. Pierwszy trop w sprawie pani Flamenko, czyli gadająca paczka. — Co to za hałas? Coś brzęczy mi okropnie nad uchem i za nic nie chcę się uciszyć. To już następny dzień? Tak szybko? Ou wybuczałam. To ten nieznośny budzik. Nowy wynalazek w domu, odkąd poszłam do szkoły. Uciszyłam budzik wrzucając na niego kilka poduszek. Postanowiłam, że pośpię jeszcze minutkę. Przewróciłam się i zanurkowałam głową pod poduchą. Uf, wreszcie trochę spokoju. Nagle poczułam, że moja kołdra, którą byłam szczelnie otulona, jest coraz dalej i dalej, aż w końcu nie było jej wcale. Przetarłam oczy. Czy ja ciągle śpię? Kołdra kotłowała się na podłodze. Z podburzy materiałów chmurki i gwiazdki wystawiła łeb czekolada. Ale przecież, kiedy kładłam się spać, nie było jej w domu. Czekolada wgremoliła się do łóżka i przytuliła się do mnie. Oj, mama nie będzie zadowolona. Zakopałyśmy się w górze pościeli, a kołdra z powrotem wylądowała w łóżku. Miałam taką ochotę jeszcze pospać. Nic z tego. Nagle zobaczyłam nad sobą twarz mamy. Miała rozczochrane włosy i jedno oko nieumalowane. Wyglądasz trochę. Jak klaun z tego cyrku, w którym byłam latem. Ziewnęłam. Mama nerwowo przygładziła włosy, które sterczały jej niesfornie we wszystkie strony. Czekolada na miejsce! Przywołała psa do porządku. A ten posłusznie podreptał na swój chodniczek w rogu pokoju. Mama ciągnęła dalej. Praktycznie jesteśmy już spóźnione, a to dopiero drugi dzień. Wyobrażasz sobie, co powie pani dyrektor, tym bardziej, że już jestem na czarnej liście. Nie martw się, nasza pani jest przefajna. Zaczynamy dzisiaj od Ewu. Tylko na angielski nie można się spóźniać. Przeciągnęłam się leniwie. Ewu? Co to jest Ewu? Zapytała zaskoczona mama. Ci dorośli nic nie wiedzą. Pomyślałam, ale cierpliwie wytłumaczyłam. Ewu to tak jakby matematyka i język polski w jednym. Mama spojrzała na zegarek. Jeśli nie wyjdziemy z domu w ciągu dziesięciu minut, będzie katastrofa, oświadczyła. A czekolada? Zostawimy ją tak po prostu samą, bez porannego spaceru? zapytałam z troską. Ciocia Julia już zdążyła przegonić ją po parku, odpowiedziała mama. A teraz. Błyskawiczna toaleta. Rzuciłam się na sterte wczorajszych ubrań, które odłożyłam na fotelu. Nie miałam już czasu na wybieranie świeżych. Ubrałam się tak szybko, jakbym startowała w konkursie na najszybsze poranne zakładanie brudnych ciuchów. Wreszcie stanęłyśmy w drzwiach. Ja byłam uzbrojona w szkolny plecak na kółkach, mama w dwie torby i moją śniadaniówkę. Ech, życie jest czasem mega fajne. W śniadaniówce miałam cztery śliwki, kanapkę z jajkiem i drożdżówkę z wiśniami. Dobrze, że mama przygotowała to jeszcze wczoraj. Dzisiaj dostałabym tylko wodę, a ja przecież uwielbiam drożdżówki. Było też jabłko, które zamierzałam oddać największemu głodomorowi w klasie. Może to będzie Aleks? Popędziłyśmy do auta. Dopiero tam się zorientowałam, że mam na sobie dwa różne buty. Na lewej nodze był szary trampek, a na prawej różowy pantofelek. Ale heca, nie tylko ja jestem klaunem, ty też. Mama, która też to zauważyła, zaczęła się śmiać. Poranne wstawanie to ciężka praca. Mama dotarła do szkoły w ciągu piętnastu minut. Zastanawiałam się, jak to zrobiła, bo normalnie jedziemy prawie pół godziny. Na progu szkoły dosłownie wpadłyśmy na panią flamenko. Dźwigała paczkę owiniętą w szary papier. Szturchnęłam mamę w bok. To właśnie jest pani flamenko od hiszpańskiego. I wtedy w zamieszaniu paczka spadła z hukiem na ziemię. Pobiegłam na pomoc, ale pani flamenko szybkim ruchem zgarnęła mi pakunek z przed nosa. Wyraźnie jednak usłyszałam, jak ze środka dobiega głos. Karamba, ale heca, Krak nie do wiary i mega ta paczka mówiła. Odwróciłam się osłupiała do mamy. Słyszałaś, mamo? Nic nie słyszałam, teraz pędem do szatni, zarządziła mama. Cudem zdążyłyśmy przed dzwonkiem. Wpadłam do szatni. Może spotkam Flory i od razu obgadamy sprawę? Ona mnie zrozumie. Flo! Przybijałam się przez tłumy pierwszaków. Akcja. Tajemnica pani Flamenko. Wyszeptała mi o tym, co zobaczyłam i co usłyszałam. Flora wybałuszyła tylko oczy i obie wybiegłyśmy na korytarz. Pomachałam do mamy na pożegnanie. Potem zamiast na lekcję, pognałyśmy z Florą do sali hiszpańskiego. Kiedy zatrzymałyśmy się zdeszane przed salą, drzwi właśnie się zamykały. Flora była niepocieszona. Cały pościg na nic. Ale zaraz, my musimy umieć sobie radzić w każdym przypadku. Wyciągnęłam z torby swój tajny podsłuchiwacz i przyłożyłam go ostrożnie do drzwi. Coś skrzeczy, zaczęłam zdawać Florze relacje. Ten sam głos. Ale heca, ale heca! Flora wyrwała mi z ręki podsłuchiwacz. Popatrzyłyśmy na siebie zdziwione. Nagle drzwi się uchyliły i wyszła pani Flamenko. Spojrzała na nas, osłupiała. Lora szarpnęła mnie za rękę i puściłyśmy się pędem przed siebie. Zdeszana zatrzymałam się przed swoją klasą. Cały czas trzymałam kurczowo w ręku podsłuchiwacz. Musiałam go ukryć. Nikt nie może dowiedzieć się o tajnym klubie. Chciałabym być niewidzialna, szybko wskoczyć na swoje miejsce w klasie i udawać, że jestem tam od samego rana. Ale pani oczywiście mnie widziała. Wybąkałam więc tylko przepraszam i. Przycisnęłam się do ławki pod oknem. Niecierpliwie czekałam do przerwy. Umówiłyśmy się z Flona korytarzu pod drzewem. Tak, obok mojej klasy zasadzone jest drzewo, takie z białą korą, to brzoza. Ale zanim po dzwonku udało mi się wyrwać z klasy, usłyszałam. Emilio, chciałabym porozmawiać. To pani chciała porozmawiać. Mm, niedobrze. Flora mówiła mi o takich przypadkach kończą się uwagą w dzienniczku. Emilio, przypuszczam, że miałaś dzisiaj trudności by dotrzeć do szkoły, poproś rodziców, abyście wcześniej się wybierali, z pewnym zapasem czasowym, tłumaczyła pani. Tak, proszę pani, pokiwałam głową. Byłam szczęśliwa, że mój dzienniczek pozostanie nadal czysty. Obiecałam sobie, że już nigdy nie zrobię nic dziwnego w trakcie lekcji, nawet jeśli pani Flamenko przyniesie jeszcze coś bardziej zaskakującego. Kiedy dotarłam w końcu pod drzewko, Flo przytupywała ze zniecierpliwienia. Wreszcie jesteś taka pilna, że nawet na przerwie siedzisz w ławce? E e pani chciała ze mną porozmawiać, przyznałam się. Ja dostałam uwagę do dzienniczka. Flo wzruszyła ramionami. Tak się poświęcam dla śledztwa. Spojrzałam na nią z podziwem. Miała uwagę w dzienniczku. To ja byłam szefową tajnego klubu Superdziewczyn, a przecież nie chciałabym mieć uwagi. Wszystkiego się dowiedziałam, mówiła dalej Flo. W szopie za szkołą jest mały zwierzyniec, którym opiekują się pani Flamenko i pan Ogórkiewicz od przyrody. Co? Kto tam mieszka? wybałszyłam oczy. Różne zwierzęta. Najczęściej bezdomne, albo te kupione przez szkołę. Na stałe są tam kot Jeremiasz i kotka Kleopatra. Jest też królik. Nie zgadniesz, jak się nazywa. Futrzak. Czasem trafią się ptaki z przytrąconym skrzydłem, które pan od przyrody opatruje. Ktoś przyniósł nawet zagubionego chomika. W klatce, którą niosła pani Flamenko, na pewno nie było chomika ani kotłów. Zniecierpliwiłam się. Coś tam się darło i to ludzkim głosem. Słuchaj uważnie. W szopie jakiś czas temu zamieszkała, flora zawiesiła głos. Papuga gaduła. Ostatnie słowa Flory zagłuszył dzwonek. Poderwałam się na równe nogi i już miałam czymychnąć do klasy, kiedy flona koniec huknęła mi do ucha. Jestem pewna, że w klatce była papuga, kra. Papuga gaduła, która zniknęła z szopy. To dopiero historia mega! Krzyknęłam, ale jej już nie było. Zaczęła się lekcja muzyki, na którą udało mi się nie spóźnić. Pani fagot wybierała kandydatów do szkolnego chóru i każde z nas zostało poproszone o zaśpiewanie do Remifa do. W klasie panowała jednak cisza, nikt nie odważył się zaśpiewać. No cóż, nie zbiorę pełnego składu chóru w tym roku. Nie ma wśród was basów, sopranów ani altów. Tak, nie ma. Pani fagot się zasępiła i wbiła wzrok w biurko. Nagle zerwała się i ogłosiła. Ale jeśli zdecydujecie się na pokaz swoich umiejętności, wtedy utworzę zespół perkusyjny. Halo, słyszy mnie ktoś? W klasie nadal panowała cisza, jak makiem zasiał. Pani przechadzała się po klasie, solmizując do remifa sol la si do. Zatrzymała się przed Aleksem, moim kolegą z pierwszej ławki. A ty, kawalerzy, słyszałam, że grasz na gitarze, czy to prawda? Tak, proszę pani, wyjąkał Aleks, ale dopiero niedawno zacząłem. A ty, Emilio Gacek? Zwróciła się do mnie pani fagot. Ty grasz na fortepianie i to w szkole muzycznej zwalniasz się z basenów każdy wtorek, aby zdążyć do szkoły, prawda? Nic się nie ukryje. Pokiwałam głową i odpowiedziałam: a moja koleżanka to gra na harfie. Faustyna z Trzeciby, przytaknęła pani, nasza chórzystka. A ty, Anielo? Przecież pięknie śpiewasz. Karolina? Twoja siostra wygrała szkolny konkurs piosenek z wiosną w tle. W końcu pani Fagot wybrała pięcioro kandydatów do chóru. Aleksa, Karol, Aniela, Rafała i mnie. Do zespołu perkusyjnego zgłosiło się aż pięciu chłopaków. Ciekawe, jakie mają plany. Wreszcie dzwonek. Klasa stanęła na baczność i zaśpiewała zgodnym chórem, do Nagle otworzyły się drzwi i wpadła Flora z okrzykiem na ustach: Hej, tajny klubie! Zbieramy się na naradę! Ale na widok pani fagot wycofała się w popłochu. Nie zdradzaj nas! Skarciłam ją, kiedy razem z Anilą spotkałyśmy się w miejscu naszej stałej zbiórki. E, nie wiedziałam, że wy też macie wybory do szkolnego chóru. Mnie pani Fagot też wciągnęła w tym roku. Flowe stchnęła. No cóż, e, bierzemy się za obrady. Nie było to jednak takie proste. Wokół nas zaczął się kręcić rudy chłopak. Przyjrzałam mu się uważnie. Przecież to Felek, brat Faustyny. On chyba też jest w pierwszej klasie. Tylko w której? Dlaczego Biedronka jest mała? Czy może być może bez dna? Czy każda królewna ma pałac? Zawył. Będziecie to śpiewać bez końca. Wiem wszystko, sam jestem w basach. Le zrobiła kocie oczy i przegoniła go. Sprytnie wmieszał się w tłum chłopaków z pierwszych klas. Maluchy. Wzruszyła ramionami, a potem zwróciła się do nas. Chcecie w końcu usłyszeć, czego się dowiedziałam? Mów, powiedziałyśmy chórem. Papuga gaduła mieszkała w szopie od wiosny poprzedniego roku. Pewnego dnia po prostu przyleciała tutaj i została. Pan Ogórkiewicz, ten od przyrody w starszych klasach, uważa, że bardzo lubiła dzieci. Dlatego było jej u nas dobrze: ciągle gadała, praktycznie nie zamykał się jej dziób. A czy ty widziałaś gadułę? zapytałam z przejęciem. Nie zdążyłam. Pierwsze klasy nie mają wstępu do szopy. Wybieramy się dopiero za kilka tygodni, ale gaduły już nie ma. Wyfrunęła, Frrr! Flo zatrzepotała rękami zupełnie jak ptak. Ale co z tym wszystkim ma wspólnego, pani flamenko? Anila nie dawała się przekonać. A właśnie to! huknęła Flo i pokazała nam wymiętą kartkę. Czytajcie! Pochyliłyśmy się z Anielą nad kartką. Zaginęła papuga amazonka żółto-szyja. Amazona ochrocefala europaliata. Nazywana gadułą. Mieszkanka szkolnego zwierzyńca w szopie. Znaki szczególne. Gada bez przerwy. Jej ulubione wyrażenie to alecheca. Ma zielone upierzenie, na karku żółty pas. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Gdzie jest gaduła, proszony jest o kontakt z panem Ogórkiewiczem od przyrody. Zadanie wykonane! Banalne! Gaduła na pewno jest u pani flamenko! Krzyczałam zadowolona, że rozwiązanie okazało się takie proste. Nie tak szybko ostudziła mój zapał Flora. Nie mamy żadnych dowodów. Otworzyłam usta, aby zarzucić ją dziesiątkami pomysłów, jednak dokładnie w tej chwili odezwał się dzwonek. Rozeszłyśmy się na lekcję. Szłam niechętnie, miałam jeszcze tyle do omówienia z Flo. Widziałyśmy się jeszcze na przerwie obiadowej. Dzisiaj znów były ziemniaki, fle! Ale nie udało nam się ustalić nic, co byłoby ważne dla dochodzenia. Kiedy po południu mama odebrała mnie ze świetlicy, miałam ochotę opowiedzieć jej od razu o sprawie gaduły i pani flamenko, ale od razu sobie przypomniałam, jak to było z profesorem. Postanowiłam więc trzymać język za zębami. Co nowego w tajnym klubie, super dziewczyn? zagadnęła mama. Ale ja nie byłam skora do rozmowy. Zanurkowałam w szatni i założyłam swoje dwa różne buty. Z trudem, łapiąc równowagę, poczłapałam do samochodu. Pani zwiędły zaprosiła nas dzisiaj na małe, co nieco powiedziała mama, kiedy umościłam się wygodnie w aucie. A moja praca domowa. — Mam narysować skrzypce, powtórzyć angielski i przeczytać wiersz o jesieni — wyburczałam. — Swobodnie uda się to wykonać u zwiędłych. Mają dużo miejsca — odpowiedziała mama. — Jasne. Ja to o niczym nie decyduję — nadąsałam się. Nie byłam zadowolona z tej propozycji, ale dodałam z przekąsem. — Jedźmy, na pewno będzie przefajnie. Kiedy dotarłyśmy do państwa zwiędłe, przywitał nas zapach świeżo upieczonej pizzy. Tym razem mamy najlepszą pizzę na świecie, bez ekologicznych dodatków. Zapewniła nas pani Laura już od progu. Może nie będzie tak źle, wymamrtałam. W końcu uwielbiałam pizzę u zwiędłych. Dziewczyny wspaniale, że wpadłyście rozgoście się, flora za chwilę będzie. Zapraszała nas do środka pani zwiędły. Flo wynurzyła się z czeluści korytarza. Miała nieszczególną minę. Mam dobrą i złą wiadomość, powiedziała do swojej mamy. Zacznij od dobrej, pani Laura się uśmiechnęła. Znalazł się mój dzienniczek szkolny, oświadczyła Flo. Świetnie, podsumowała pani zwiędły. A zła wiadomość? E, no wiesz, y, wiesz, y, plątała się Flora. Y, mam w nim y, y, uwagę. Florciu, nie spodziewałam się tego w pierwszych tygodniach szkoły. Cóż, porozmawiaj o tym z tatą, skomentowała pani zwięły. A ty mi masz już jakąś uwagę? Zwróciła się do mnie. Nie, proszę pani, ale za to Flora i ja będziemy śpiewać w chórze pochwaliłam się. Flora, zdziwiła się pani Laura. Myślałam, że Flora zupełnie nie ma słuchu. Próbowaliśmy lekcji na pianinie, ale powiedziano nam, że sytuacja jest beznadziejna. Flora popatrzyła na mnie z oczami i odezwała się słodko do mamy. Mamy miejsce w szkolnym chórze. Pani Fagot uważa, że w ostateczności mogę zagrać na trójkącie. A teraz lecimy z Emi odrabiać lekcje. Chwyciła mnie za rękę i pociągnęła na piętro do swojego pokoju, po czym zamknęła za sobą dokładnie drzwi i wybuchła. Emi, jak mogłaś wypaplać o chórze? Ale to przecież nic złego, przecież będziesz śpiewać, broniłam się. Chór ćwiczy w trakcie kółka plastycznego, na które zapisała mnie mama, a ja nie znoszę malować, wycinać, naklejać, ani nic takiego. Dlatego wolę być w chórze. Udało mi się przekonać do tego panią fago, a ty tak po prostu powiedziałaś o wszystkim, stwierdziła rozżalona. Ale ja o niczym nie wiedziałam, przecież całkiem niedawno siedziałaś tu z Frankiem i wyklejałaś flagi, oznajmiłam. To całkiem co innego, wymamrotała Flora. Potem, w oczekiwaniu na pizzę, zagłębiłyśmy się w lekcjach. Miałam przecież wiersz do przeczytania, skrzypce do narysowania i angielski, ale myślałam tylko o papudze, co się stało z gadułą, i co miała z tym wspólnego pani flamenko.